Domyślnie, jak zalogujemy się do naszego Digital Oceans, po stworzeniu konta, zostanie utworzony nasz domyślny projekt. Domyślny projekt, czyli zostanie nazwany tak, jak się nazywamy lub tak, jak podaliśmy nazwy podczas tworzenia naszego konta. Mamy też możliwość stworzenia własnego projektu, co właśnie pokaże, jak uzyskać. Czyli w tym przypadku przechodzimy na zakładkę New Project z naszego lewego menu i klikamy tą opcję. Będziemy musieli podać nazwę dla naszego projektu, w tym przypadku użyję tytułu kurs Digital Ocean. Musimy Mo, lub też możemy dodać dodatkowy opis, który będzie opisywał ten projekt. Możemy to pominąć i też musimy jesteśmy jakby zobowiązani do wybrania kategorii związanej z tym projektem. Ja wybierę opcję Just Trying Out Digital Oceans i klikamy Create Project. Zostanie stworzony nowy projekt. Oczywiście, możemy tutaj dodać dodatkowe resursy, jednak na razie pominiemy tą opcję. Po prostu klikniemy Skip for Now. Nowe zasoby będziemy dodawać bezpośrednio do tego projektu. Oczywiście, stary nasz projekt po dodaniu nowego projektu. Możemy usunąć, jednak na początku musimy przejść do naszego aktualnego projektu nowo stworzonego i zaznaczyć go jako domyślny projekt. Klikamy opcję Save. Pokazuje się przy nazwie naszego projektu nazwa jego oraz napis default, czyli domyślny. Teraz możemy przejść do naszego poprzedniego. Kursu, raczej do naszego poprzedniego projektu, i tutaj w opcję Settings dać opcję Delete This Project. Oczywiście wyskoczy okno dialogowe, czy chcemy rzeczywiście usunąć ten projekt, klikamy Confirm i nasz projekt domyślny, który został utworzony podczas tworzenia naszego konta, zostanie usunięty. Oczywiście, jeżeli w żaden sposób nie wcześniej nie daliśmy. Prawidłowej nazwy, oczywiście, możemy ją też wyedytować podczas edycji naszych opcji settings i możemy tą nazwę po prostu zmienić lub też, tak jak ja to zrobiłem, usunąć po prostu niepotrzebny dodatkowy projekt. Oczywiście musimy pamiętać, że w ramach konkretnego projektu będą widziane odpowiednie nasze tutaj wszystkie resursy, które są podpinane. Dlatego warto stworzyć nazwy, która będzie adekwatna do tego, co dany projekt y, zawiera, czyli jakie resursy są stworzone w tym projekcie. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą lekcję, to to wszystko. Ja zapraszam Cię do kolejnego materiału.